Katar to kraj pełen kontrastów. Z jednej strony pustynia, wydmy i morze, a z drugiej wielkie projekty, niezwykłe lotnisko, szklane wieżowce i sztuczne wyspy. Jeszcze całkiem niedawno Katar był biednym, mało istotnym protektoratem. Dzisiaj jest jednym z najbogatszych państw świata. Organizuje piłkarski mundial, buduje wpływy polityczne na całym świecie, rozwija przedziwną strukturę społeczną, a przy tym wszystkim wzbudza też oczywiście liczne kontrowersje. Dlaczego Katar jest taki bogaty? Co skrywa wnętrze i wybrzeże tego państwa? Dzisiaj przyjrzymy się dość dokładnie mapie Kataru i przy tej okazji dotkniemy też różnych ciekawych tematów związanych z tym państwem. Od licznych konfliktów granicznych, poprzez bogactwa naturalne, aż po przeróżne ciekawe miejsca, miasta, zatoki i sztuczne wyspy. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić także na inny, zaprzyjaźniony kanał Naukowo TV, na którym Krzysztof Poznański opublikuje dziś inny film o Katarze. Znajdziecie w nim szereg innych aspektów związanych z tym krajem, od geologii poprzez przyrodę po klimat. W ogóle bardzo polecam filmy z Naukowo TV, jednego z niewielu kanałów, którego treści mogę pochłaniać hurtowo. Są na nim filmy o geografii, historii Ziemi, kosmosie i dinozaurach. Link do kanału Krzysztofa znajdziecie w opisie. I przypomnę Wam o tym także na końcu tego filmu. A teraz przenieśmy się już do Kataru. Katar jest położony w Azji, na Bliskim Wschodzie, mniej więcej 3,5 tysiąca kilometrów od Polski. Zajmuje niewielki półwysep o eliptycznym kształcie, prawie 200 km długości i niespełna 100 szerokości. Z około 12 tysiącami km kwadratowych powierzchni jest jednym z najmniejszych państw azjatyckich. Jest także 27 razy mniejszy od Polski, trochę mniejszy od Czarnogóry i trochę większy od Cypru. Katar jest jednym z 8 państw położonych nad Zatoką Perską i leży mniej więcej w połowie jej południowego wybrzeża, 300 km na zachód od Abu Zabi, 400 od Dubaju i 500 od cieśniny Ormus, łączącej Zatokę Perską z Oceanem Indyjskim. W rejonie Kataru zatoka ma niecałe 200 km szerokości, natomiast po drugiej jej stronie znajduje się Iran. Co ważne, Półwysep Katarski, czy też Półwysep Katar, jest tylko znikomą częścią znacznie większego Półwyspu Arabskiego, na którym pod wieloma względami dominuje Arabia Saudyjska. To właśnie to państwo jest jedynym lądowym sąsiadem Kataru, a przynajmniej jedynym na większości map. I do tego wrócimy jeszcze za chwilę. Granica pomiędzy tymi krajami biegnie u podstawy Półwyspu Katarskiego. Liczy około 65 km długości i składa się z kilku prostych linii, przecinających pustynię. Ale to, co na tej mapie wydaje się dzisiaj proste i jednoznaczne, w poprzednich dekadach wcale takim nie było. I toczyło się tutaj kilka długich sporów terytorialnych. Po pierwsze, w zasadzie od lat 30. XX wieku istniał tu spór dotyczący dokładnego przebiegu granicy pomiędzy Arabią Saudyjską a kontrolowanym wówczas przez Brytyjczyków protektoratem Kataru. Porozumienie w tej sprawie osiągnięto dopiero po 7 dekadach w roku 2001, czyli mniej więcej w 30 lat od ogłoszenia niepodległości Kataru. Ale w drugiej dekadzie XXI wieku ta pustynna granica stała się elementem innego konfliktu, tym razem wpisanego w szerszy i wielonarodowy kontekst. W roku 2017 doszło bowiem do ostrych napięć pomiędzy Katarem a koalicją państw, Arabią Saudyjską, Egiptem, Bahrajnem oraz Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Katar był oskarżany o podsycanie konfliktów na Bliskim Wschodzie, a dodatkowym obszarem sporu była także działalność telewizji Al Jazeera oraz wielowątkowa współpraca Katarczyków z Iranem. W konsekwencji te cztery wymienione państwa zerwały stosunki dyplomatyczne z Katarem i wprowadziły częściową blokadę tego państwa, zabraniając katarskim samolotom korzystania z ich przestrzeni powietrznej, natomiast statkom z ich wód terytorialnych. Ponadto Arabia Saudyjska zamknęła także granicę lądową z Katarem, co wprowadziło spore zaburzenia w gospodarce tego państwa. Ale to był dopiero początek, a w czerwcu 2018 roku rząd Arabii Saudyjskiej ogłosił przedziwny plan budowy kanału wodnego wzdłuż granicy z Katarem.
Kanał miał liczyć około 60 km długości i 200 metrów szerokości i przebiegać mniej więcej w odległości 1 km od samej granicy. Miał być żeglowny na całej długości, nawet dla dużych statków, a formalnym uzasadnieniem jego budowy był rozwój gospodarczy wschodniego wybrzeża, plany budowy nowych portów w Arabii Saudyjskiej i chęć przekształcenia okolic Zatoki Perskiej w region turystyczny. W rzeczywistości chodziło jednak o pogłębienie izolacji Kataru i dosłowne przekształcenie go w wyspę. Z kolei według niektórych źródeł na wąskim kilometrowym pasie pomiędzy kanałem a samą granicą miało powstać składowisko odpadów nuklearnych. Czy był to jedynie element dyplomatycznej oraz propagandowej gry, czy też Saudyjczycy chcieli naprawdę wykopać ten kanał, tego nie możemy być już tacy pewni. W każdym razie konflikt trwał ponad 3 lata, kanału nie zbudowano, a w końcu wypracowano porozumienie i na początku roku 2021 granica pomiędzy Katarem a Arabią Saudyjską została otwarta. Ale to nie jedyna ciekawa historia dotycząca granic w regionie. I tak na przykład, gdy na początku lat 70. Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie uzyskały niepodległość od Wielkiej Brytanii, oba te państwa stały na stanowisku, że posiadają wspólną granicę u podstawy Półwyspu Katarskiego. Innymi słowy, według tej wersji, Katar miał wówczas nie jednego, a dwóch sąsiadów – Arabię Saudyjską i właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie. W roku 1974 doszło jednak do podpisania dziwacznego porozumienia pomiędzy królem Arabii Saudyjskiej a prezydentem ZEA. Wyznaczono wtedy nową linię graniczną pomiędzy tymi krajami, bardzo korzystną dla Arabii Saudyjskiej i przy okazji likwidującą granicę Emiratów z Katarem. Według tego traktatu pomiędzy Katarem a Emiratem Abu Zabi powstał szeroki na około 40 km nadmorski przesmyk należący do Arabii Saudyjskiej. Ale chociaż umowa została podpisana, to szybko się okazało, że tylko pogłębiła spory w regionie. A to dlatego, że umowa pisemna okazała się różna od umowy ustnej. W całej tej sprawie chodziło także o złoża ropy naftowej położone w pobliżu. I chociaż prezydent ZEA w trakcie rozmowy z saudyjskim królem zrozumiał, że zyski z wydobycia ropy będą dzielone pomiędzy oba te kraje, to jednak w umowie pisemnej, którą podpisał, nie było o tym słowa. W związku z tym Zjednoczone Emiraty Arabskie nie ratyfikowały owej umowy i tak spór o granice pozostał właściwie nierozwiązany. Co ciekawe, w kolejnych latach Katar i Emiraty nadal utrzymywały, że posiadają wspólną granicę lądową i rozpoczęły nawet budowę drogi łączącej stolice tych państw. Z kolei Arabia Saudyjska utrzymywała rzecz jasna, że ta budowa narusza jej terytorium, co w końcu doprowadziło do wstrzymania prac budowlanych. Ale chociaż porządnej drogi nadal na tym obszarze nie było, to nie było też żadnych barier granicznych. I jeszcze przez kilka lat obywatele Kataru i Emiratów podróżowali lądem pomiędzy tymi krajami bez przechodzenia przez saudyjskie kontrole graniczne. Właściwie dopiero w latach 90. strona saudyjska zbudowała infrastrukturę na tym obszarze, zaznaczając dobitnie, że wąski przesmyk pomiędzy Katarem a ZEA należy do nich. Co ciekawe, powstały jednak kolejne plany połączenia Kataru i Emiratów, tym razem budowy grobli, która omijałaby sporny teren lądowy. Ale i ten projekt został skutecznie oprotestowany przez Arabię Saudyjską, która stała na stanowisku, że taka grobla lub most naruszałaby jej wody terytorialne. Ale to nadal nie koniec granicznych ciekawostek, a bohaterem kolejnej jest zatoka Hor al-Adid, wcinająca się w ląd zygzakiem na 30 km i nazywana także Morzem Wewnętrznym. To zresztą zupełnie niezwykłe miejsce, otoczone wydmami i stanowiące rezerwat przyrody, wpisany na listę wstępną Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zobaczcie, jak pięknie wygląda obszar łączący dwie części tego akwenu. Istnieje tu pewien rodzaj delty, choć utworzony nie tyle w wyniku przepływu rzeki, co w wyniku oddziaływania pływów morskich. Ponadto ta delta zwrócona jest nie na zewnątrz, tylko do wewnątrz lądu, czyli odwrotnie niż zwykłe delty rzeczne.
Spokojne wody Morza Wewnętrznego stanowiły dawniej schronienie dla piratów. Natomiast w XX wieku ten region stał się przedmiotem sporów terytorialnych pomiędzy trzema państwami. To właśnie o tę zatokę opierała się już wspomniana efemeryczna granica emiracko-katarska, a na większości współczesnych map przechodzi przez nią granica Kataru i Arabii Saudyjskiej. Ale co ciekawe, to według niektórych źródeł pod koniec roku 2021 doszło do podpisania porozumienia przesuwającego te granice na korzyść Kataru, tak że cała linia brzegowa zatoki ma należeć teraz właśnie do tego państwa. Jest to o tyle intrygujące, że prawie żadne mapy nie odzwierciedlają tej zmiany, z mapami Google, Bing i innymi podobnymi włącznie, więc podejrzewam, że ta korekta zapewne musi być jeszcze ratyfikowana. Ale żeby było ciekawiej, to na oficjalnej stronie rządowej Arabii Saudyjskiej znalazłem bardzo dokładną mapę całego królestwa i na niej wspomniana korekta jest już uwzględniona. Po drugiej stronie Półwyspu Katarskiego też jest ciekawie. Znajduje się tutaj Zatoka Bahrajnu oraz jej mocno wydłużona południowa część oddzielająca Katar od Arabii Saudyjskiej i zwana Zatoką Salwa. Po środku Zatoki Bahrajnu leży natomiast archipelag tworzący niepodległe królestwo o nazwie Bahrajn i składający się z jednej dużej i kilku mniejszych wysp. Bahrajn jest około 15 razy mniejszy od Kataru, a główną wyspę tego państwa od katarskiego wybrzeża dzieli około 30 km. Od wielu lat planowana jest zresztą budowa przeprawy pomiędzy Katarem a Bahrajnem, która byłaby kombinacją grobli i mostów. Miałoby dzięki temu powstać bezpośrednie połączenie samochodowe i kolejowe pomiędzy tymi państwami, a jednocześnie odcinki mostowe byłyby położone na tyle wysoko nad powierzchnią wody, by mogły przepłynąć pod nimi nawet duże statki. Budowa miała tu ruszyć już kilkanaście lat temu, ale jak dotąd plany utknęły w martwym punkcie, a jednym z powodów takiego stanu rzeczy był wspomniany już konflikt dyplomatyczny pomiędzy Katarem a Bahrajnem i Arabią Saudyjską. Bardzo możliwe, że oba rządy powrócą jednak jeszcze do tego pomysłu. Przy okazji warto tu dodać, że Bahrajn już teraz jest połączony stałą przeprawą z lądem, tyle że od zachodu z Arabią Saudyjską, za pomocą mostów i grobli. Co ciekawe, Bahrajn i Katar są oddalone od siebie w zasadzie o znacznie mniej niż wspomniane 30 km. Tuż przy zachodnim wybrzeżu Kataru znajduje się bowiem niewielki i bardzo słabo zaludniony archipelag wysp Hawar, które należą właśnie do Bahrajnu. Dawniej te wyspy były przedmiotem jeszcze jednego sporu terytorialnego, a obecnie najmniejsza odległość pomiędzy Bahrajnem oraz Katarem wynosi tu mniej niż 1 km. Przejdźmy teraz do miast Kataru. Stolicą tego państwa jest Doha, albo inaczej Ad-Dauha. Obie te nazwy są poprawne w języku polskim, chociaż ostatnio na popularności zyskuje Doha. Katar liczy około 3 milionów mieszkańców, z czego aż 80%, czyli niemal 2,5 miliona osób, mieszka w stołecznej aglomeracji, położonej mniej więcej pośrodku wschodniego wybrzeża półwyspu. Tak wyglądała mapa rozkładu ludności w Katarze kilka lat temu. Czerwone kropki oznaczają tutaj tereny zamieszkane. Widzimy tutaj aglomerację stolicy, niewielkie miasteczka leżące dookoła niej i nieco dalej na północ, a także kilka naprawdę niewielkich osad w innych częściach wybrzeża. A od tego czasu jeszcze więcej ludzi zamieszkało w katarskiej stolicy i w jej okolicach. Formalnie aglomeracja Dohy składa się z kilku części, z których niektóre pod kątem administracyjnym są osobnymi miastami. Na przykład na zachodzie leży Ar Rayyan, skupiające około 700 tysięcy mieszkańców. Natomiast na północnych obrzeżach aglomeracji, blisko wybrzeża, powstaje właśnie nowe i bardzo nowoczesne miasto Lusail, które ma docelowo pomieścić około 500 000 osób. Istnieje też kilka satelickich miasteczek wokół aglomeracji, liczących po kilkadziesiąt tysięcy osób. Z tych bliższych warto wymienić na przykład Salal Mohammed na północy oraz Al-Wakra na południu. Natomiast z tych nieco dalszych nadmorskie Musajid, także na południu, z ważnym portem i strefą przemysłową, miasteczko Al-Shahaniya na zachodzie, położone mniej więcej pośrodku całego półwyspu i słynące z wyścigów wielbłądów,
oraz Al-Khor, albo inaczej Al-Hawr, położone nad niewielką zatoką 40 km na północ od Dohy i liczące około 30 tysięcy mieszkańców. Poza omówionym obszarem, Katar ma już jednak zupełnie inne oblicze. Są to w większości tereny pustynne i pozbawione większych skupisk ludności. Największe miasteczka na prowincji liczą zaledwie po kilka tysięcy mieszkańców i warto tutaj wymienić Dakan, Zekrit oraz Umbab na zachodnim wybrzeżu, a także miasteczka Al-Zubara, Ar-Ruwais i Ad-Dahirah na północy półwyspu. Pod kątem administracyjnym Katar jest podzielony na 8 gmin. Jak wspomniałem, Katar był kiedyś małym, biednym i niemal anonimowym miejscem na mapie. Gorący klimat i słaby dostęp do wody powodowały, że półwysep był bardzo słabo zaludniony, a nieliczni mieszkańcy utrzymywali się głównie z łowienia ryb oraz z pozyskiwania pereł z Zatoki Perskiej. Z kolei zimą półwysep przemierzali koczowniczy pasterze wielbłądów i kóz. Wszystko zmieniło się jednak w roku 1940, kiedy to w okolicy Dakan na zachodzie kraju odkryto złoża ropy naftowej. Jeszcze w tej samej dekadzie rozpoczęło się wydobycie, a powiązany wówczas z Wielką Brytanią protektorat Kataru zaczął eksportować ropę. To zachodnio-katarskie pole Dakan jest zresztą do dziś najważniejszym polem naftowym w kraju, a Katar obecnie jest jednym z kilkunastu największych eksporterów ropy na świecie. Ale choć ropa naftowa oczywiście jest ważna, to nie jest to wcale najważniejsze źródło bogactwa Kataru. Aby je poznać, musimy się przenieść do roku 1971, kiedy to nieco na północ od wybrzeży Kataru, pod dnem Zatoki Perskiej, odkryto ogromne złoża gazu ziemnego. Te złoża są naprawdę gigantyczne i zajmują mniej więcej podobną powierzchnię co cały półwysep katarski. Rozciągają się od wybrzeży Kataru aż do 3/4 szerokości zatoki i są przedzielone morską granicą na dwie nierówne części, większą katarską oraz mniejszą irańską. Część należąca do Kataru nosi nazwę Pola Północnego, a rozmaite źródła podają, że to państwo posiada trzecie największe udokumentowane złoża gazu ziemnego na świecie. Przy okazji Pole Północne posiada także dodatkowo zasoby ropy naftowej. I co ciekawe, znajduje się tutaj jeden z najgłębszych odwiertów na świecie, głęboki na ponad 12 km. Katar rozpoczął eksport gazu za granicę pod koniec lat 90. i obecnie jest jednym z największych eksporterów gazu na świecie. W roku 2015 pierwszy statek z katarskim LNG, czyli skroplonym gazem, dotarł do naszego gazoportu w Świnoujściu. Eksport ropy i gazu odpowiadał i odpowiada nadal za zdecydowaną większość dochodów Kataru. Te ogromne dochody były impulsem do niezwykłego rozwoju kraju, a w XXI wieku Katar osiągnął jeden z najwyższych wskaźników PKB na mieszkańca na świecie. Niektóre rankingi z ostatnich lat sugerowały nawet, że jest to najbogatszy kraj świata, choć jest to jednak sprawa dyskusyjna. W każdym razie na pewno jest w czołówce, a bajeczne dochody państwa zapewniają obywatelom Kataru wysoki standard życia. W tym zdaniu warto podkreślić jednak jeden istotny szczegół. Celowo powiedziałem obywatelom Kataru, a nie mieszkańcom Kataru, bowiem pomiędzy tymi dwoma pojęciami istnieje ogromna różnica. Około 90% ludności tego państwa to osoby nieposiadające jego obywatelstwa, a to dlatego, że katarskie władze oparły jego rozwój na zagranicznej sile roboczej. Zresztą popatrzmy na liczby. W roku 1950 w Katarze mieszkało zaledwie około 25 tysięcy ludzi, w roku 2000 niecałe 600 tysięcy, a dwie dekady później prawie 3 miliony. To ponad stukrotny wzrost w ciągu 70 lat. Rodzimi Katarczycy stanowią obecnie zaledwie około 12% mieszkańców tego kraju i tylko około 5% ludności aktywnej zawodowo. Reszta pracującej populacji to imigranci, w tym przede wszystkim imigranci z Azji. Około 1/4 współczesnych mieszkańców Kataru pochodzi z Indii, a bardzo istotne części populacji stanowią także przybysze z Nepalu, Bangladeszu, Pakistanu, Sri Lanki, Egiptu oraz Filipin.
Co ciekawe, ponieważ przyjeżdżający tutaj do pracy, zwykle na kilka lub kilkanaście lat, imigranci, to przede wszystkim mężczyźni, zaburza to znacznie typową strukturę społeczną państwa. W Katarze mieszka o wiele więcej mężczyzn niż kobiet, a kobiety stanowią zaledwie około 1/4 wszystkich mieszkańców Kataru. Językiem urzędowym w tym państwie jest arabski, ale niezwykle powszechny jest także język angielski, służący jako język uniwersalny, którym mogą się porozumieć między sobą przybysze z wielu zakątków świata. W powszechnym użyciu przez imigrantów jest także wiele innych języków, np. hindi, urdu, tagalog, bengalski albo tamilski. Według oficjalnych statystyk 2/3 mieszkańców Kataru wyznaje islam, przeważnie w odmianie sunnickiej. Dla przypomnienia, sunnici dominują także w sąsiedniej Arabii Saudyjskiej, choć w niedalekim Iranie oraz Bahrajnie większość stanowią szyici. Islam w Katarze ma status religii państwowej i istnieje tu nawet Ministerstwo do Spraw Islamskich. W Dosze znajduje się wielki narodowy meczet, mogący pomieścić nawet 30 tysięcy osób. Z kolei prawo obowiązujące w Katarze oparte jest częściowo na prawie szariatu. Mimo tej dominacji islamu, obecne są tutaj jednak także inne religie, co jest oczywiście związane z ogromną imigracją, także z krajów nieislamskich. W związku z tym hinduizm i chrześcijaństwo wyznaje po kilkanaście procent mieszkańców Kataru. Ważnymi tematami związanymi z Katarem są z pewnością prawa człowieka, sprawy obyczajowe, prawa kobiet i prawa pracownicze, o których głośno było na przykład przy budowie stadionów i innych inwestycji związanych z mundialem. Te sprawy wykraczają wprawdzie poza zakres tego filmu, ale sygnalizuję, że warto o tym poczytać. A my przyjrzyjmy się teraz szczegółowo mapie tego państwa. Katar jest krajem nizinnym i stosunkowo płaskim. Jedynie na południowym zachodzie teren nieznacznie się wznosi i znajduje się tutaj długi na 33 km grzbiet Dżebel Naksz, który co prawda wyróżnia się z otoczenia, ale osiąga zaledwie 90 metrów nad poziomem morza. Nieco dalej na południowy wschód leży natomiast Kurajn Abu al-Baul, czyli najwyższe wzniesienie w kraju, mierzące 103 metry nad poziomem morza. Jak wspomniałem, większość Kataru zajmuje pustynia. Miejscami jest to pustynia piaszczysta z wysokimi wydmami, miejscami pustynia kamienisto-żwirowa, a miejscami po prostu płaska równina pokryta pyłem. Jest to ogólnie część pustyni arabskiej, pokrywającej większość Półwyspu Arabskiego. Na zachodzie Półwyspu Katarskiego znajduje się ponadto słonawa równina o nazwie Dakan Sapka, długa na prawie 20 km i szeroka na kilka. Miejscami jest to depresja, osiągająca głębokość kilku metrów poniżej poziomu morza. Podobne słone ekosystemy Sapka występują zresztą także w innych miejscach tego kraju, a w tym przede wszystkim przy południowo-wschodnim wybrzeżu. Katar to kraj bardzo suchy, nie ma tu żadnych stałych rzek. Istnieją natomiast liczne wadi, czyli suche, pustynne doliny, które jednak od czasu do czasu mogą na krótko wypełnić się wodą deszczową. Wody podziemne w większości są zasolone, chociaż zdarzają się jednak także i takie miejsca, gdzie dostępna jest woda słodka. I to w tych okolicach powstawały dawniej skromne osady. Obecnie główną metodą pozyskiwania wody pitnej jest odsalanie wody morskiej. Kiedy spojrzycie na zdjęcia satelitarne Kataru, to pośród jednolitego koloru pustyni zobaczycie sporo niewielkich, ciemnych obszarów, wyglądających z oddali jak po jeziorze. Większość z tych rozproszonych miejsc to jednak po prostu sztucznie nawadniane uprawy, niewielkie kawałki pustyni zamienione w tereny rolnicze. Ze względu na ekstremalne warunki, wysokie temperatury, niskie opady, brak żyznej gleby i zasolone wody gruntowe, są to jednak tylko wyjątki, a ogólnie to Katar ma bardzo ograniczone możliwości rozwoju rolnictwa. W Katarze nie ma też żadnych naturalnych jezior, chociaż istnieją niewielkie sztuczne zbiorniki, a w tym najsłynniejsze 3,5-hektarowe jezioro Aspire, położone w parku Aspire w Dosze. Inne spojrzenie na mapę Kataru ukaże nam dość rozległą, jak na pustynny kraj tej wielkości, sieć dróg, rozbudowaną w ostatnich latach i składającą się ze sporej liczby nowoczesnych autostrad i dróg wielopasmowych.
Dogodne połączenia z aglomeracją Dohy posiadają w zasadzie wszystkie zamieszkane obszary tego kraju. Najdłuższa autostrada łączy dwa przemysłowe obszary na wschodnim wybrzeżu, Musa Jit na południu i Ras Laffan na północy. I przy okazji stanowi też coś w rodzaju obwodnicy stołecznej aglomeracji. Te dwa przemysłowe obszary są zresztą niezwykle istotne dla gospodarki Kataru i znajdują się przy nich ważne porty. Tuż przy wspomnianym Musa Jit, 30 km na południe od Dohy, znajduje się port Hamad, otwarty w 2016 roku, nowy główny port Kataru. Z kolei w Ras Laffan, 70 km na północ od Dohy, mieści się ważny port związany z eksportem gazu z Pola Północnego. To stąd swoją podróż do gazoportu w Świnoujściu rozpoczynają statki z katarskim LNG. W pobliżu portu znajdują się także zakłady przetwarzania gazu i liczne powiązane obiekty. Ale to nie jedyne ciekawe fakty związane z transportem w Katarze. Wielu z Was słowo Katar może kojarzyć się z linią lotniczą Qatar Airways, posiadającą jedną z największych siatek połączeń na świecie. Katar, podobnie jak Dubaj, może wykorzystywać swoje dogodne położenie geograficzne i być łącznikiem i punktem przesiadkowym, na przykład na trasach pomiędzy Europą a Azją Wschodnią i Południową oraz Australią. Głównym hubem tej linii było do niedawna lotnisko w Dosze, ale w pewnym momencie uznano je za zbyt małe i rozpoczęto budowę nowego, wielkiego portu lotniczego Hamad, położonego 4 km na wschód od starego lotniska. Nowe lotnisko oddaliło nieco ruch lotniczy od centrum miasta i powstało na terenach częściowo wydartych morzu, a wielkie otwarcie nastąpiło w roku 2014. Według tegorocznych statystyk lotnisko Hamad jest jednym z 10 najbardziej ruchliwych międzynarodowych lotnisk na świecie, a w wielu międzynarodowych rankingach uznawane jest także za jedno z najlepszych dla pasażerów. Co ciekawe, choć wszystkie komercyjne linie pasażerskie z Qatar Airways na czele już kilka lat temu przeniosły się ze starego lotniska na nowe, to ostatnio, na czas wzmożonego ruchu związanego z piłkarskim mundialem, przywrócono ruch pasażerski na starym lotnisku. A zatem chwilowo Qatar ma dwa lotniska międzynarodowe. Pozostając przy samolotach, warto też dodać, że 30 km na południowy zachód od centrum Dohy znajduje się także ważna wojskowa baza lotnicza o nazwie Al Udeid. Korzystają z niej z jednej strony siły zbrojne Kataru, a z drugiej siły powietrzne USA. Jest to jedna z największych i najważniejszych amerykańskich baz na Bliskim Wschodzie i odegrała istotną rolę m.in. podczas wojen w Afganistanie, Iraku i Syrii. Do niedawna Amerykanie posiadali także inne bazy na terytorium Kataru. Swoją bazę wojskową w tym kraju ma także Turcja. Katar ma także ambitne plany związane z rozwojem kolei. Istnieje na przykład plan zbudowania tak zwanej kolei zatokowej, to znaczy długiej na ponad 2000 km sieci łączącej kilka państw. Kuwejt, Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Oman na głównej linii, a także Bahrajn i Katar poprzez odgałęzienia do Arabii Saudyjskiej. W przyszłości mogłoby powstać także połączenie alternatywne, łączące jedną linią wszystkie 6 państw, a to za sprawą budowy wspomnianego już bezpośredniego połączenia pomiędzy Katarem a Bahrajnem, złożonego z grobli i mostów. I chociaż projekt kolei zatokowej jest opóźniony już o kilka lat i jeszcze wiele brakuje do jego ukończenia, to niektóre fragmenty tej sieci są już gotowe, na przykład w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach. Planowana jest także budowa międzymiastowej sieci kolejowej w samym Katarze i połączenie Dohy z innymi częściami kraju. Natomiast to, co już zdołano zrealizować, to nowoczesna sieć metra w aglomeracji stolicy. Pierwsza linia została otwarta w roku 2019, natomiast dzisiaj istnieją tu już 3 linie i kilkadziesiąt stacji. Są tu zarówno odcinki naziemne, jak i podziemne, natomiast w planach jest jeszcze budowa czwartej linii i połączenie kolejowe na północ, do miasta Al-Khor. Ponadto w kilku częściach aglomeracji Dohy funkcjonują także lokalne linie tramwajowe. Katarska stolica jest często porównywana z Dubajem, położonym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
I nic dziwnego, bo rzeczywiście, zarówno Doha, jak i Dubaj to miasta wzniesione na pustyni, pełne wysokich, nowoczesnych budynków i sztucznych wysp przy wybrzeżu. Dubaj jest wprawdzie większy, ma większą populację i więcej drapaczy chmur, ale także i Doha naprawdę robi wrażenie. Najwięcej wysokich budynków znajduje się w strefie West Bay, będącej czymś w rodzaju katarskiego Manhattanu. Ale najwyższą konstrukcją w kraju jest nadal Aspire Tower, położona w zachodniej części aglomeracji. Liczy około 300 metrów wysokości, w zamierzeniu przypomina pochodnie i powstała jako symbol Igrzysk Azjatyckich, które odbyły się w Dosze w roku 2006. Chociaż niedługo o ponad 100 metrów powinien przegonić ją taki budynek położony już na wybrzeżu, Dubai Towers Doha. Katarska stolica leży nad zatoką, która również nazywa się Doha. Linia brzegowa jest tutaj mocno przekształcona przez człowieka i istnieje tu wiele sztucznych wysp i nabrzeży. Wzdłuż zatoki ciągnie się długa na 7 km promenada nazywana Doha Corniche, która łączy nowoczesną dzielnicę West Bay na północy z dzielnicami Al Bidda oraz Al Suk, a także okolicami Muzeum Narodowego i Muzeum Sztuki Islamskiej, które powstało na sztucznym półwyspie. Jeśli chodzi o wyspy naturalne, to najważniejsze są dwie. Piaszczysta i w zasadzie pusta wyspa Al Safiya, położona 4 km na północny wschód od West Bay, a także położona 6 km dalej na północ, podobna pustynna wyspa Al Aliya. Ponadto 3 km na wschód od lotniska znajduje się jeszcze niewielka wyspa bananowa, generalnie wysepka naturalna o kształcie banana, chociaż niedawno trochę rozbudowana, tak by pomieścić na przykład lądowisko dla helikopterów, z którego mogą korzystać goście znajdującego się tutaj luksusowego resortu. Ale to, co chyba najbardziej przyciąga uwagę w tej okolicy, to wyspy sztuczne. Najbardziej znana jest wyspa Perłowa, mierzy około 4 km długości i 2 szerokości i ma fantazyjny kształt, który w zamyśle miał nawiązywać do muszli i pereł. Wyspa połączona jest z lądem za pomocą mostu i jest wypełniona nowoczesną i luksusową zabudową, m.in. willami, hotelami, apartamentami i obiektami handlowymi. Istnieją tutaj dzielnice tematyczne, a jedna z nich zbudowana jest tak, aby przypominała poprzecinaną kanałami Wenecję. Docelowo na wyspie Perłowej ma mieszkać kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Patrząc na wyspę z góry, można w jej wnętrzu dojrzeć trzy okrągłe zatoki, pośrodku których znajdują się mniejsze wysepki, czyli tak jakby perły otoczone przez muszle. Z kolei na wschód od wyspy ciągnie się coś w rodzaju ogona, a może sznura pereł, złożonego z 9 mniejszych wysepek. Po drugiej stronie wyspy Perłowej znajduje się West Bay Lagoon, czyli kolejna dzielnica skomponowana z mniejszych i większych wysepek i wpisana w zatokę otoczoną przez wieniec luksusowych willi. Podobnych projektów w aglomeracji jest jednak więcej i tak na przykład około 5 km na północ od wspomnianych miejsc powstaje kolejny sztuczny archipelag, który ma docelowo pomieścić kolejne luksusowe dzielnice mieszkalne, atrakcje turystyczne, hotele i centra handlowe. Wybrzeże Kataru jest ozdobione jeszcze kilkoma innymi, niewielkimi wyspami, a jedną z ciekawszych jest bezludna wysepka Jazirat Ras Rakan, stanowiąca najdalej na północ wysuniętą część tego państwa. Od lądu oddzielona jest pasem bardzo płytkiej wody i stanowi rezerwat przyrody. Z kolei inne niewielkie wysepki i łachy znajdują się w okolicach miasta Al-Khor na północnym wschodzie Kataru. Istnieją tu dwie ciekawe zatoki wcinające się w ląd i kolejny rezerwat przyrody Al-Takira, wypełniony m.in. namorzynami. 80 km dalej na wschód od tego miejsca, pośrodku Zatoki Perskiej, leży z kolei wyspa Halul, najbardziej na wschód wysunięty punkt należący do Kataru. Wyspa ma około 1,5 km średnicy i służy obecnie jako terminal przeładunkowy ropy naftowej, a także baza katarskiej marynarki wojennej. Ciekawych jest także kilka miejsc położonych na zachodnim wybrzeżu Kataru, na przykład pustynny rezerwat biosfery Al-Rim. Jego najbardziej charakterystyczną częścią jest półwysep Zakrit, położony tuż obok wspomnianego już archipelagu Hawar, należącego do Bahrajnu. Półwysep ma 20 km długości i jest otoczony kilkoma zatokami o ciekawych kształtach.
Z kolei koniec tego półwyspu jest niemal odcięty od reszty lądu. Niedaleko znajduje się także tzw. Film City, czyli replika niewielkiego tradycyjnego arabskiego miasta, zbudowana na potrzeby różnych produkcji filmowych. W Katarze nie ma zbyt wielu prawdziwych zabytków, ale można do nich z pewnością zaliczyć sporo historycznych fortów, rozrzuconych po całym kraju, zbudowanych najczęściej w XVIII, XIX lub na początku XX wieku. Do najciekawszych można zaliczyć Fort Al-Kut w centrum Dohy, Fort Al-Waibach oraz wieżę Barzan na północno-zachodnich obrzeżach stołecznej aglomeracji, Fort Zekrit na zachodzie Półwyspu Katarskiego i Fort Al-Zubara na północnym zachodzie, wpisane na listę UNESCO jako miejsce światowego dziedzictwa. Ponadto można wymienić też niedalekie Al-Ma oraz dwa forty na północy, Ar-Rakiat i At-Takab. Ale to niekoniecznie pustynne forty przyciągają turystów do Kataru. Jednym z powodów, dla którego ściągają oni ostatnio tłumnie do tego państwa, są chociażby imprezy sportowe, których w ostatnich latach Katar organizował mnóstwo. Odbyły się tutaj m.in. Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce, pływaniu i piłce ręcznej, a także Igrzyska Azjatyckie i Igrzyska Panarabskie. Jeśli chodzi o piłkę nożną, to Katar gościł już Puchar Azji oraz klubowe Mistrzostwa Świata. Natomiast teraz organizuje najważniejszą jak dotąd imprezę, czyli piłkarski mundial. 64 spotkania odbędą się na 8 stadionach. Znając już geografię Kataru, pewnie się domyślacie, gdzie się one znajdują, a mianowicie po prostu w aglomeracji Dohy lub w jej najbliższej okolicy. Dwa stadiony znajdują się w okolicy wspomnianych już lotnisk. Trzy powstały w Ar-Rayyan, czyli zachodniej części aglomeracji, jeden w Al-Wakra na południu i jeden w Lusail na północy. Jedynym stadionem spoza aglomeracji jest ten w Al-Khor, chociaż i on jest odległy od centrum Dohy zaledwie o 40 km. A skoro o piłce nożnej już mowa, to zapraszam serdecznie na dwa odcinki piłkarsko-historyczne, które już są na kanale. Dowiecie się z nich różnych ciekawych faktów o występach Polaków na dawnych mundialach. Dziękuję bardzo wszystkim patronom, którzy wspierają ten kanał i dzięki którym mogę poświęcić mnóstwo czasu na wyszukiwanie informacji do filmów, a potem na ich tworzenie. Jeśli ktoś z Was chciałby dołączyć do grona patronów tego kanału, to będę naprawdę wdzięczny i zaszczycony. Przypominam Wam także, że warto odwiedzić wspomniany już na początku zaprzyjaźniony kanał Naukowo TV, na którym znajdziecie film o Katarze, dużo filmów geograficznych, a także mnóstwo innych ciekawych rzeczy. Link do kanału Krzysztofa znajdziecie na przykład w opisie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.